Witam wszystkich bardzo serdecznie w kontynuacji poprzedniej sesji. Mamy dzisiaj 31 lipca, godzina 14:41, prawie 15. Normalnie to spotkalibyśmy się w czwartek, w zeszły czwartek, czyli to będzie, poczekajcie chwilę, szybka matematyka, 27 bodajże? Coś takiego? Czekacie? Kurde, przecież ja mam tutaj odpalony ten. No, 27. Normalnie byśmy się spotkali 27, ale niestety, kiedy podszedłem do nagrywania sesji ze Spyro 2, nagrałem dwa poziomy i okazało się, że niestety mój komputer doznał tak zwanego blue screena, przez co, no niestety, przez to, że doznał blue screena, no to można by powiedzieć, że delikatnie zrobił się problem i musiałem nadrabiać całą grę. Zresztą wam nawet pokażę, poczekajcie chwilę. Będziecie widzieli tutaj na save'ach. Pokażę wam moje dwa profile. Mamy dwa razy profil po 58%, dlatego że jeżeli znowu odwali się taka sytuacja, no to mam tak zwany backupowy save. Dobra. Teraz już tak przechodząc do konkretów, jaki poziom możemy zabrać się na początku, za jaki? Myślę, że za chyba Breeze Harbor, czyli tak jak to zrobiłem poprzednim razem, jak miałem pierwsze podejście do tej kontynuacji, tak zrobimy teraz. Tak więc Breeze Harbor nadciągam. Tu będziecie mieli na dole japońską nazwę tego poziomu. I tyle, no zobaczymy, co ten poziom będzie w sobie skrywał. W wersji europejskiej ten poziom zamiast Harbor miał mieć literkę U, co oznacza, że nazywałby się Breeze Harbor. Wcześniej ten poziom miał nazywać się Zephyr Harbor, a Zephyr miał mieć nazwę Zephyr Meadows. Ścieżka dźwiękowa z tego poziomu jest podobna do ścieżki z poziomu Beastmakers ze Spyro 1. Pamiętacie poziom Zephyr, gdzie ptaki atakowały tych glutów, tych takich właśnie robaki, robaki, tak, Boże Święty, mów po polsku, Michał, tych robaków. No, no to teraz te same robaki lub gluty, jak chcemy sobie to nazwać, no to teraz atakują właśnie Breeze Harbor, czyli w tym momencie atakują ptaki, które atakowały Zephyr, no nie? Tak więc teraz można by powiedzieć, że bierzemy udział w trochę odwrotnej wojnie, nie? Że tam, jak poprzednio robiliśmy Zephyr, no to była to wojna, gdzie robaki się broniły przed ptakami, a teraz ptaki przed robakami się bronią. To chciałem powiedzieć. Jezus Maria. Ech. Please excuse our mess, Spyro. We are currently suffering from a land blubber infestation. First they put out the fires on our boilers, and now they've shut down our ship, too. If you could stoke up the fires under the boilers, I'm sure you could make your way to the ship. The steam from the boilers will activate our highly advanced machines. Więc tak, ten oto tutaj ziomeczek chciałby, abyśmy aktywowali wszystkie te tutaj boilery. Bo jeżeli będziemy wszystkie aktywować boilery, to będziemy mogli sobie odblokować przejście. I to przejście zabierze nas tak naprawdę na sam koniec poziomu, gdzie jest ten oto lewitujący statek. I będziemy musieli ten lewitujący statek jakoś odpalić w jakiś magiczny sposób. W jaki, to się przekonamy. I coś czuję, że ta sesja będzie 100 razy lepsza niż moja pierwsza próba nagrania w czwartek. Ze względu chociażby na to, że byłem też trochę zmęczony po robocie i troszeczkę momentami, jak robiłem jedną minigierkę, no to trochę mi się przysypiało. Miałem tak momenty... Miałem takie momenty wtedy, kiedy byłem na ZW tak zwanym i musiałem nadrobić tę minigierkę, no nie? Ale teraz myślę, że pójdzie nam całkiem w porządku. Swoją drogą jest to mój
jeden z ulubionych poziomów, bo lubię go chociażby za soundtrack, który tutaj w tle nam towarzyszy, jak i za sam pomysł na poziom, no nie? Fajnie to zostało zrobione, że na przykład mamy tutaj teraz drugą perspektywę tak zwanej bitwy lub tak zwanej wojny, jak chcemy sobie to nazwać. A wy jakie macie wspomnienia z Bryce Harbor? Możecie podzielić się w sekcji komentarzy. A ja za ten czas zamknę się, a wy słuchajcie soundtrack, który jest bardzo fajny. Wow, naprawdę szok, niedowierzanie. Powiedziawszy, ten soundtrack jest takim bardzo Spyro 1 style, w sensie w takim stylu Spyro 1, bym powiedział. Takie kurcze pieczone podobne instrumenty tutaj nam przygrywają, plus ma taki swój klimat Spyro 1, może tak to ujmę. Dobra, teraz tutaj tych gnojków będziemy musieli zestrzelić. Skipnąłem rozmowę z tym pelikanem ze względu na to, że ten pelikan by po prostu powiedział, że musimy atakować te metalowe koła zębate, znaczy Boże, te metalowe kolce. O, może tak to nazwijmy, metalowe kolce, nie koła zębate, tylko metalowe kolce. I że możemy przy okazji trafić sobie w tą metalową skrzynkę. Zresztą poczekajcie, on chyba nawet to samo powie. Those land blubbers have littered these metal spike mines all over the harbor. If you can clear... O, sorry, że skipnąłem, ale nic szczególnego on nie powiedział. Powiedział dosłownie to, co wam przed chwilą wytłumaczyłem. Tyle, że nie puściłem jego dialogu od początku. Wiecie, o co chodzi. W ogóle, jeżeli będziecie słyszeli jakieś dziwne... jak to się mówi? Dziwne takie audio z mojej strony mikrofonowej, to jest z tego powodu, że mój kabel od mikrofonu już prawdopodobnie zaczyna powoli umierać, przez co jego żywotność dobiega końca wielkimi krokami, więc trzeba będzie sobie nowy kabel jakoś ogarnąć, niestety. Bo nawet jeżeli jestem blisko niego i tutaj w tym momencie mówię trochę bardziej donośnym głosem, to koniec końców audio później brzmi tak, jakbym, kurde, pod wodą gadał, nie? Więc mam nadzieję, że takiego audio nie uświadczymy w tej sesji. Ale no nie mogę dawać gwarancji, że będzie bardzo dobrze. 7:8, dobra. Nie ma tu żadnego jeszcze innego. A nie, jest, przecież że jest. Thanks, Spyro. Here's that orb I promised. Sorry if it still has clam juice on it. Tak, jasne. Ten orb wpadł ci do soku. No, jasne. Kto ci w takie bajki na dobranoc uwierzy? Ajejku, sami kłamcy w tym Spyro, sami kłamcy. No, ale mamy 36 życie. Szczerze nie pamiętam, czy ja miałem tyle żyć przed nadrabianiem save'u. Wydaje mi się, że miałem tyle. A nawet jeżeli nie miałem, no to powiedzmy mam 2 życia więcej niż poprzednim razem. Ale tragedii chyba nie ma, tak mi się wydaje. Tragedii chyba nie ma. 37, super. Dobra, tu mamy ogarnięte, więc teraz praktycznie będziemy zbliżali się do końcówki poziomu. Tak, ten poziom jest naprawdę super długi, jak sami zresztą widzicie, normalnie po prostu dłuższego poziomu się nie dało wymyślić. I swoją drogą, jeżeli chodzi o te sekwencje z tym latającym statkiem, gdzie musimy się dostać w sumie na tą stronę, na tę stronę, to przypomniała mi się rzecz taka, że jak byłem mały, no to często niestety troszeczkę przeskakiwałem dalej za ten statek, co oczywiście skutkowało nagłą śmiercią. No ale to taka ciekawa ciekawostka, jak już mówimy w takim dosyć innym języku, no to powiem, że taka ciekawa ciekawostka tutaj nastąpiła. O, i życie mamy kolejne, super. I teraz hop. I atakujemy. Dobra, my mamy... Chciałem coś powiedzieć.
a się zagalopowałem i powiedziałbym coś głupiego bardzo, więc powiem raz jeszcze. Mamy teraz 14 smoczych dusz, co oznacza, że będziemy mogli, jak to się mówi, zobaczyć, co tam u góry poziom skrywa. Tam na samej górze oczywiście, ponieważ jak pamiętacie, był tutaj w środku portal, który potrzebował 14 smoczych dusz. Więc zobaczymy, co tam w trawie piszczy. O, musiałem jeszcze, kurde, śmiecia gonić. Masakra w ogóle, masakra. No i idziemy do, na linię mety. Na koniec poziomu, gdzie dostaniemy talizman za ukończony poziom. Oczywiście w 100%, bo my tylko i wyłącznie grę robimy na 100%. Żadna wymówka tutaj nie przejdzie. Robimy wszystko na 100%. Thanks for getting our ship fired up, Spyro. Now we can proceed with our counterattack on Zephyr. Please take this talisman as a token of our gratitude. Bardzo mnie niepokoi fakt, że ten, że audio mikrofonowe jest takie małe. Bardzo się boję, że przez to niestety... że jakość tego mikrofonu, jak sobie tam odszumie i pobawię się trochę basem, innymi tego typu rzeczami, będzie po prostu okropna. I swoją drogą zrobimy jeszcze jedną rzecz. Deaktywuj i aktywuj. Tak, musiałem sobie zdeaktywować i aktywować przechwytywarkę, ponieważ od czasu do czasu mam niestety problemy z tym, że... no jako, że nie mam USB 3.0, to niestety muszę męczyć się z tym, że czasami od czasu do czasu taki desync audio się pojawi, więc niestety muszę to korygować sobie, ale no niestety trzeba jakoś z tym żyć. Muszę jakoś się z tym pogodzić. Choć bardzo nie chcę, to się muszę pogodzić z tym. How lucky for me that you came along. My machinery is broken, and the gears I need to repair it are scattered all over the tracks. Could you hop on that trolley up there and get them? Okej, więc ten ziomek chce, żebyśmy sobie poruszali się wagonikiem i zbierali koła zębate, dlatego że jego machineria została zepsuta. I musimy zebrać 50 tych girsów, czyli po prostu kół zębatych. I właśnie w tej minigierce już zacząłem przysypiać. Może nie od razu za pierwszym razem, ale jak powiedziałem, że robię tak zwane Z2 i widzę się z wami za niedługo, no to wtedy trochę zaczęło mi się już przysypiać, bo byłem padnięty po pracy. Jeśli chodzi o tę minigierkę, no to nie sprawia ona żadnego problemu. Powiem nawet więcej, jest ona całkiem w porządku. Jest naprawdę spoko. I wydaje mi się, że... no nie jest ona jakoś super denerwująca, ani nic z tych rzeczy. Za dzieciaka co prawda miałem z tą minigierką problem, ale to tylko za dzieciaka, bo teraz to jest easy sprawa. Teraz to jest easy sprawa i tyle. Musimy zebrać 50 tych kół zębatych, tak więc no nie ma, jakby to powiedzieć, problemu. Fajny w ogóle dźwięk jest, jak się zbiera te koła zębate, swoją drogą. O, dobrze. Dobrze. Myślałem, że kurczę pieczone, nie dam rady, a jednak udało mi się to zrobić za pierwszym razem. Czy się zaraz okaże serio, że my tę minigierkę za pierwszym razem zrobimy, to już w ogóle będzie, kurde, coś pięknego. Nie no, zrobimy to za pierwszym razem, bez kitu. Co tu się dzieje dzisiaj? That was great work, Spyro. Now I can start fixing my machines. Here, I don't have room in my toolbox for this thing anymore. I spoko, my zebraliśmy twoje koła zębate, ty będziesz mógł sobie naprawić tam swoją maszynerię, czy co ty tam, kurde, masz do ogarnięcia, a my idziemy szukać klejnotów. Takich tak zwanych, nie wiem w ogóle, w jakim języku w tym momencie się wypowiedziałem, ale... z pewnością nie był to język polski. Z pewnością nie był to język polski. 39 życie, super. Tu mamy klejnociki. 15 minut mamy ukończony pierwszy poziom w kontynuacji tej sesji. Można by to tak nawet ująć.
Ale dostał w cymbał. Ładnie, ładnie. Powiem szczerze, że kurczę, ładnie to wygląda. Więc pierwszy poziom mamy zaliczony. Mamy teraz do wyboru albo tak, Magma Cone. Magma Cone, tak. Albo mamy Crystal Glacier. Albo Skellos Badlands. No i jeszcze Speedway oczywiście. No ale myślę, że zrobimy według poprzedniej kolejności, tak jak to robiłem za pierwszym razem w czwartek. Czyli następny będzie Crystal Glacier. Bo Crystal Glacier prawie bym ukończył, gdyby nie fakt, że ten blue screen nieszczęsny się pojawił i pokrzyżował moje plany niestety. Ale zanim ruszymy, no to można byłoby tutaj, kurcze pieczone, nazbierać sobie troszeczkę tych życiek. Czemu by nie? Moneybagsa oczywiście tutaj już nie ma, wiadomo z jakich powodów, ponieważ jak otworzyliśmy portal, to po co on ma tutaj być w sumie? Jeszcze jego by tutaj brakowało, żeby ciągle tutaj stał i zawracał gitarę niepotrzebnie. Tak więc no. O, i super. 40 życie. O to chodziło. Na tę chwilę chyba największa ilość, chociaż nie pamiętam mojego pierwszego let's playa z 2015 roku, ale no... Wiecie jak to jest. Crystal Glacier. Lecimy z koksem. Tu macie japońską nazwę swoją drogą na dole. A więc no, o ile jakakolwiek jest. Ale jeżeli jest, no to się wam pojawi. Według skasowanego dialogu Elory dowiedzielibyśmy się tego, iż Ripto wysłał czarodziejów, aby schwytali szamana Tuka. Ten poziom ma najwięcej wrogów w grze, aż 38. Końcowa scenka z tego poziomu jest nawiązaniem do Gnorka, który w menu głównym wbił znak Insomniac Games. Jeśli połączymy imiona dwóch szamanów, to wyjdzie słowo TikTok. Co odnosi się do oczywiście zegara i czasu, aczkolwiek ja jestem zdania, że twórcy przewidzieli, iż w przyszłości powstanie taka świetna aplikacja dla całej rodziny i średnio rozgarniętych dzieci o nazwie TikTok. Okej, okay. To było całkiem zabawne, uśmiechnąłem się zresztą, jak możecie zobaczyć. Ogólnie fajny bardzo poziom. Jeżeli chodzi o moje wspomnienia, no to nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Spyro, the Ice Wizards have imprisoned our leader, Shaman Tuck. Can you help us rescue him? It is urgent. He has our tickets to tonight's hockey game in Colossus Valley. Więc niestety Shaman Tuk, jak tutaj ten Monkey the Ice Builder, czyli po prostu Monkey lodowy budowlaniec, jakkolwiek to brzmi na język polski, lub lodowy budowniczy, bo budowniczy lodowy, poinformował nas, że Shaman Tuk niestety został uwięziony w takim lodowym zamczysku, ze względu na to, że w zasadzie nie wiadomo dlaczego, po prostu pewnie takie jakieś były powody, a musi zostać on uwolniony, dlatego że ma zagrać w hokejową gierkę w Colossus. I nawet tutaj sam Monkey wspomina o Colossus Wally, czyli o oryginalnej nazwie poziomu Colossus, bo Colossus miał się oryginalnie nazywać Colossus Wally w pierwotnych planach na grę. Tak więc no, jeżeli chodzi o moje wspomnienia, no to tak jak powiedziałem przed chwilą, nie do końca pamiętam te wspomnienia z dzieciństwa. Ale jedyne co mi się teraz tak przypomina, no to być może mógłbym mieć problemy z jedną z minigierek. Mianowicie z minigierką, którą będę mógł wam za niedługo pokazać, jeżeli dojdziemy do tego miejsca. Myślę, że dojdziemy. Co warto też wspomnieć, bardzo szanuję ten poziom za chociażby sam pomysł na ten poziom, czyli taki właśnie bardzo zimowy poziom w takich zimowych klimatach. Mimo że sam w sobie zimy nie lubię, no to jednak zimowe poziomy w grach są bardzo w porządku. Soundtrack, który teraz w sumie możecie się wsłuchać w ten soundtrack, a ja się po prostu wyciszę, tak więc ZW. Yeah.
No i kolejna rzecz, za którą bardzo szanuję ten poziom, to jest to. O, właśnie to. To, co tutaj widzicie na tej skale, czyli te takie malunki. Bo te malunki, wiadomo, kojarzą się z prehistorią, jak i z bardzo przeze mnie lubianą serią filmów, mianowicie Epoka Lodowcowa. Ponieważ w Epoce Lodowcowej też były takie malunki. Pamiętam, że właśnie Manfred, Diego oraz Sid, jak transportowali tego to małe dziecko w zasadzie, no to właśnie przechodzili przez taką lodową jaskinię i też było dużo takich takich malunków na skalę. I to zawsze mi się podobało w tym filmie, no nie? Watch! We'll help you climb this wall up ahead. No i teraz jako kolejny sposób na dostanie się wyżej, no to zobaczcie, co teraz te jełopy zrobią. A mianowicie nabiją się na tę ściankę, dzięki czemu my będziemy mogli dostać się wyżej. No spoko, fajnie, że mi pomagacie i tak dalej, ale no mogliście trochę w to w inny sposób zorganizować. Nie żeby coś, ale no jak najbardziej szanuję. Jak najbardziej szanuję, nie szkaluję. Dzisiaj myślę, że możemy też dużo rzeczy zrobić. Na pewno zrobimy dzisiaj jeszcze... O Jezu, Spyro. W ogóle strasznie tutaj FPS-y spadają w tym poziomie. Domyślam się, że to przez ten padający śnieg i przez to, że się za dużo rzeczy dzieje na ekranie, aczkolwiek no nie jestem tutaj specjalistą od tego typu rzeczy, więc niestety się nie wypowiem dokładnie, ale wiem tylko, że to może być właściwie ten problem. Lub jeżeli to nie jest problem przez optymalizację ze względu na ten śnieg, to może być jeszcze inna sprawa, a mianowicie to, że to jest wersja NTSC, bo przypominam, że my gramy w wersje amerykańskie na europejskim PSN-ie, więc stąd są takie delikatne problemy. Bo problemy są chociażby z soundtrackiem, który od czasu do czasu się tak laguje, można by powiedzieć, że ma trochę takie przycinki. Więc nie zdziwiłoby mnie to, jakby okazało się, że właśnie przez to, że to jest wersja NTSC, czyli wersja amerykańska na europejskim PSN-ie, to nie zdziwiałoby mnie to, dlaczego na przykład ten poziom może mieć lekkie problemy z frame rate'em. Hello there, Spyro. I could arrange for you to cross this bridge for a small fee. A, dobra, dobra, my cię już znamy chyba za dobrze. No dobra, zapłacimy tobie już. Weź tam, kurde, nie, mutkaj łeb. Thank you, Spyro. Now I can buy that condo in Hurricos that I've been wanting for so long. Go ahead across the bridge. Ale od Hurricos to ty się odpiernicz, okej? Okay? Hurricos jest bardzo fajnym poziomem i proszę tam nie wprowadzać swojej głupoty do tego poziomu, bo naprawdę ty swoją osobą reprezentujesz taką głupotę, że to się w pale nie mieści. Za dzieciaka w sumie nie lubiłem tych szczurów takich właśnie, co one tak robią kamehameha w twoją stronę. Tego bardzo nie lubiłem, więc w sumie przypomniała mi się jedna z rzeczy, którą nie lubiłem za dzieciaka, jeżeli chodzi o ten poziom. Ale sam w sobie poziom bardzo lubię, jest naprawdę bardzo w porządku. Ale te szczury jako przeciwnik to też nie jest jakiś, kurde, super wymagający. Nie oszukujmy się, bywali gorsi przeciwnicy. O, 42 życie, super, fajnie, fajnie. Bardzo mi się to podoba. Naprawdę bijemy rekordy, jeżeli chodzi o tę serię. Thanks, Spyro. Just hold tight for a second and look out below. You think those guys could have got me out of here without rolling a 2-ton snowball onto my head? Here, take this crystal. I traded some hockey tickets for it. No, i dzięki temu, że żeśmy uratowali z tego lodowego więzienia szamana Tuka, no to on nam wręcza talizman z Crystal Glacier. I bardzo lubię ten talizman, bo to jest taka właśnie śnieżka. Bardzo ładnie to wygląda, bardzo ładnie to się prezentuje i nie mam nic więcej do powiedzenia w tej kwestii. W ogóle kiedy w czwartek to nagrywałem, ten powiedzmy tydzień temu, no to zginąłem niedaleko, w głupi sposób, nawet wam mogę zaraz pokazać w jaki. W ogóle co do tych ziomków, co oni tam u góry stali i tą wielką kulę śnieżną spuścili tutaj, przez co uratowaliśmy szamana Tuka, no to
kurczę pieczone, wydawało mi się, że... Jak byłem mały oczywiście, to wydawało mi się, że oni kiedyś zejdą po prostu z tej góry, a się okazuje, że oni tak potem sobie stoją. I w ogóle tutaj spadłem z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego, ale tak jakoś się dziwnie ześlizgnąłem. Mam nadzieję, że teraz tego błędu nie popełnię, bo trochę byłby przypał, gdybym dwa razy to samo zrobił. Byłby nawet delikatny przypał, bym powiedział. A, pozbierajmy sobie klejnoty. Siurududu. A, i to jest jedna z tych minigierek, które bardzo dobrze pamiętasz. Chyba za bardzo dobrze. Przejdziemy zaraz do niej. To wam powiem co nieco na jej temat. Generalnie nie mam nic do niej, ale to jest jedna z trochę takich nudniejszych minigierek i zaraz wam pokażę dlaczego. Ale najpierw pogadajmy sobie z tym ziomem. I lost my pet snow leopard. I was busy fishing and when I turned around, he was gone. I hope George didn't get eaten by the draglets. Więc tak, jego leopard o imieniu George, bo on się George nazywa, zaginął tego szamana Toka i naszym zadaniem jest odratować go, czyli w sumie go znaleźć i go zaprowadzić z powrotem do szamana Toka. Jest to wyzwanie, jeżeli chodzi o poziom trudności, na 2 gwiazdki z 5, tak więc nie jest to jakoś super wymagające, bądźmy sobie szczerzy, wyzwanie. A polega ono na tym. Mamy sobie tego leoparda George'a i musimy tego leoparda karmić rybą. On będzie nam pokazywał, gdzie mamy podejść, do jakiego następnego źródełka z wodą. Mamy wtedy zaatakować ogniem, żeby on mógł złapać sobie rybkę. O, na przykład teraz. Nie wiem w sumie, co to jest za typ ryby, czy to jest łosoś, czy to jest jakaś tam karpatka. Nie mam zielonego pojęcia. Oczywiście, gdybyśmy wpadli do tej wody, no to standardowo Sparksa byśmy stracili. No i dobra, i po 3 razach teraz George będzie nam bardzo posłuszny i będzie za nami chodził do momentu, aż go zaprowadzimy do szamana Toka. Tak jak widzicie, normalnie za nami chodzi, ładnie sobie siada. I teraz zaprowadźmy go do swojego właściciela, nie oszukujmy się. A, i właśnie tutaj mi wyskoczył bluescreen, jak ja już dochodziłem do szamana Toka. To wtedy mi wywaliło bluescreen, z jakiegoś powodu. You found George. I'm so glad he's safe. I'll be sure to pay more attention to him from now on. All I have with me is this round shiny thing I caught while I was fishing. You can have it if you like. Dobra, dawaj mi orba. Dziękuję za orba, możemy teraz robić tę misję, która... No, która troszeczkę mi czasu zajęła za dzieciaka, bo jednak miałem z nią delikatny problem. O, i żyćko. 43, super. Tu możemy w sumie klejnoty sobie pozbierać, czemu by nie. Najpierw zbierzmy sobie klejnoty, a zaraz zrobimy tę misyjkę. Chyba, że zostaniemy zaraz zaczepieni, że musimy już teraz robić, ale nie, nie jesteśmy na razie zaczepieni, więc możemy sobie na spokojnie zbierać klejnoty. No, trochę nam jeszcze brakuje. Aż jestem ciekaw ile. Niedużo. Już naprawdę niedużo nam zostało. Co masz mądrego do powiedzenia? We used to give guided tours of these caves, but now they are infested with multiplying draglets. It's only a matter of time before they take over our whole village. Do you think you can get rid of them for us? To niezły szaman TikTok, nie? Tam u góry był Tok, a tutaj jest Tik. Great, but remember, you have to catch them all quickly, because if any are left alive, they will continue to multiply. Więc teraz będziemy mogli zrobić minigierkę, która polega na tym, a raczej zadanko, które polega na tym, że musimy te 18 balonowych pająków potraktować ogniem. I tyle. Za dzieciaka bardzo lubiłem tę misję, ale no sprawiała mi ona problem niestety. I w sumie dzisiaj też ja lubię bardzo tę misję, jest taka bardzo chillowa. To zadanie, misja, whatever. W sumie możemy sobie to nazywać jak chcemy, nie? Ale niestety nie uda mi się. Smutna prawda. Nie uda mi się ze względu na to, że teraz jak ja będę robił tutaj ponowny rant, to one będą na nowo się spawnić. Chyba. Jezu, ale te pająki mają straszną mordę, nie?
O, i przy okazji mamy resztę klejnotów zebranych, super. Na trzy oczy, trzy pary oczu mają, nie? Czajcie to? You have saved us all from a grisly fate. Please accept this orb as a small token of our thanks. Dzięki. Jedz mi z ręki. 2 na 2, super. Crystal Glacier mamy zrobione w kolejne 15 minut, czyli w sumie widzicie, poziomy zajmują po 15 minut, tak na krzyż, więc superancko. No i jeszcze teraz ten szaman myśli, kurde, co za ja mam głąbów w tym moim plemieniu. No normalnie po prostu, no nie wiem, no ręce opadli dla mnie, nie? Tak sobie pewnie pomyślał w tym momencie. Dobra, zostały nam tylko 2 poziomy już do ogarnięcia, tak więc naprawdę nie mamy już zbyt wiele. No to czy teoretycznie 3 poziomy, no bo jeżeli liczymy Speedway, a Speedway to jest raczej bardziej taki bonusowy poziom, no to okazuje się, że mamy już... tak naprawdę 3 poziomy do końca, ale no. Ja nigdy tych speedwayów nie liczę, bo dla mnie to są po prostu takie bonusowe poziomy, które równie dobrze mogłoby ich nie być, bo one są tak tylko dodatkowo, żeby trochę fabułę tak delikatnie przedłużyć. No i ogólnie mamy 40 orbów na 64, a więc brakuje nam już tylko tak naprawdę 24 i będziemy mieli wszystko cacy ogarnięte. Skellos Badlands. Tak się teraz zastanawiam, czy robić Magma Cone, czy Skellos Badlands. I wydaje mi się, że chyba zrobimy tutaj Skellos Badlands, ponieważ jest to taki bardzo bliźniaczo podobny poziom do Crystal Glacier. Tu macie na dole japońską nazwę, o ile jak takowa jest. I zobaczymy, co tu będzie w trawie piszczeć. Ponownie. Pierwotnie ten poziom miał być połączony z poziomem Crystal Glacier, co dałoby nam to, że byłby to najdłuższy poziom z całej gry. Ponadto miał on pierwotnie nazywać się Skellos Glaciers. Moni Śmieć miał w planach tutaj odpalenie restauracji o nazwie Lizard Burger, czyli burgery z jaszczurki. Do dziś tego nie zrobił pierdolony kłamca. Pierwotnie po zniszczeniu wszystkich kaktusów, zamiast dostać skill point, to dostałbyś kilka dodatkowych żyć. Dlaczego mówię ponownie? Ponieważ już widzieliśmy tę cutscenkę, bo jak pamiętacie, przypadkowo niestety ostatni raz wpadłem do tego poziomu, jak byłem już w Atom Plains po raz pierwszy. Ale no, no stwierdziłem, że raz jeszcze pokażę wam ten przerywnik filmowy, tę cutscenkę, bo czemu by nie? Naprawdę nie jest to żaden problem. I zobaczmy, co tutaj będzie się działo w fabule tego poziomu, chociaż ja już się domyślam, co tu się będzie działo, ale no, pozwólmy, żeby gospodarz poziomu przemówił. Hey dragon, I hear you're pretty tough. I bet my cousin Glug you wouldn't be able to make it through Badlands without getting singed. Hej smoku. Dobra, spoko. Generalnie problem z tym poziomem jest taki, że te tutaj właśnie płomyki zaatakowały plemię jaskiniowców lub neandertalczyków. Naszym zadaniem jest ich stąd wypędzić, tak samo jak te tutaj latające dinozauropodobne cosie. Bo nawet nie wiem, jak mam skomentować, czy to są pterodaktyle latające, czy co to dokładnie jest. Sami wiecie, o co chodzi, no nie? Z tym poziomem mam bardzo fajne wspomnienia, przede wszystkim takie, że przechodziłem po raz pierwszy ten poziom, jak ogrywałem demko Spyro 2. I ten poziom mi najbardziej chyba zapadł w pamięć, więc jak drugi raz już grałem w pełną wersję Spyro 2, a nie w demko, no to zapamiętałem sobie, że ten poziom prędzej czy później będzie, no i się nie myliłem. Aczkolwiek, gdy już grałem w pełną wersję tego poziomu, no to miałem jakiś taki, nie wiem, downgrade mózgu, bo za każdym razem
miałem problemy z tym poziomem takie, że... No, game overowałem bardzo często tutaj, no co tutaj dużo mogę powiedzieć, nie? Bardzo często tutaj game overowałem, tak więc... W jednym z demek ten poziom jest dostępny dla osób ciekawskich. A teraz... Poza tym, że lubię ten poziom oczywiście za samą fabułę, jak i sam wygląd, no to jeszcze jest jedna rzecz, za którą bardzo lubię ten poziom, a jest nią soundtrack. Więc ja w tym momencie zamykam się, a wy posłuchajcie w sumie to zaraz tego soundtracku, ponieważ teraz będziemy robili minigierkę. Spyro, our village is being overrun by lava lizards. Can you get rid of them before they eat my little buddies? I'll lower the bridge for you so you can get over there. Czemu gospodarz poziomu tak chamsko po nas mówi smoku, a ten tutaj mówi nam po imieniu? Dlaczego tamten nie mógł też do nas po imieniu powiedzieć? No, ale zrobimy sobie teraz minigierkę, którą bardzo lubię, chociaż za dzieciaka sprawiała mi ona problem, ponieważ nigdy nie potrafiłem zsynchronizować tego, gdzie te pterodaktyle wykluwają się z jaj. I zresztą teraz też tutaj odwaliłem makabrę. Ale to jeszcze nie teraz, bo teraz to jeszcze jako tako jest git. Natomiast w rundzie drugiej będzie przesrane, to wam mogę zagwarantować. Well done, Grasshopper. Take this shiny, thing we found to aid your journey. Dziękuję. Orb należy się mnie. Uh-oh. It looks like more lizard eggs are dropping down. Are you ready for another challenge? Oczywiście, że jestem gotów. To właśnie ten challenge tutaj, co teraz będzie miał miejsce, no, sprawił mi delikatny problem, muszę przyznać. A dlatego, że dwa ostatnie pterodaktyle, znaczy pterodaktyle, może te dinozaury, no, powiedzmy, że wyklują się w głupich bardzo miejscach i wy zaraz zobaczycie w jakich. I nie będę tego ukrywał, że sprawiało mi to ogromny problem. No właśnie, bardzo często się coś takiego dzieje w tej minigierce. I nie powiem, że nie jestem z tego tytułu zachwycony, że często się tak dzieje, ale no trudno. Dobra, dwójka teraz... O Jezus! No. Te dwa ostatnie są najbardziej upierdliwe. Naprawdę, serio. Dobra. Super! Udało się. Spyro, you deserve another shiny thing. I was going to use it as a nightlight. Udało się, ja pierniczę. No, te dwa ostatnie to jest naprawdę masakra, nie? Nie polecam nikomu. Nie polecam nikomu. A teraz możecie sobie posłuchać soundtracku. Ja na tę chwilę się troszeczkę wyciszę. Tak, dam sobie minutkę. Wy se przez minutkę posłuchajcie soundtracku. Wczujcie się w ten klimat Spyro 2 klasycznego. Dobra, myślę, że już macie trochę przesłuchane tego soundtracku. Za dzieciaka właśnie bardzo lubiłem niszczyć tę kościaną ściankę, jakkolwiek to nie brzmi. No i ogólnie, jeżeli chodzi też o główną misję tutaj od tego gospodarza poziomu, od tego szamana, no to on chce też oczywiście, poza tym, żebyśmy pozbyli się tych tutaj przeciwników z tego poziomu, no to bardzo by chciał jeszcze, żebyśmy zebrali 8 tych złotych kości, ponieważ będą oni mogli zreperować swojego przyjaciela. Kimkolwiek jest ten oczywiście przyjaciel. Bardzo współczuję, że muszą reperować swojego przyjaciela w taki, a nie w inny sposób, no ale no cóż, życie. O! I mamy odblokowany ten power up, super. Akurat, fajnie się to złożyło. To nie było do końca planowane z mojej strony, no ale no trudno się mówi. Za dzieciaka robiłem trochę w to w inny sposób, ale no.
Nie można mieć wszystkiego. Czasami po prostu popełnia się bardzo głupie błądy. I'm so sad. Those pesky lava toads have stolen all my friend's bones. If you help me put him back together again, he'd sure be more fun. Przepraszam, to ten tutaj ziomek chce, żebyśmy zebrali 8 kości. No ale myślę, że gospodarz poziomu tak samo chce w ten... Tak samo pragnie tego, żebyśmy zreperowali przyjaciela i ich nie... Tak samo ma taki sam... Kurde... Język mi się plącze. Poczekajcie, ja to na spokojnie wytłumaczę zaraz. Też bardzo ten gospodarz poziomu chce, abyśmy, tak jak tamten Uga, zreperowali tego ich kumpla. Jezus Maria, ale strasznie mi się język plącze, naprawdę. 44 życia, super. Mielibyśmy 45, ale niestety zrobiłem bardzo wielką głupotę. Bo przypadkowo spadłem i w tym poziomie i straciłem żyćko. Ogólnie taka ciekawostka, za wszystkie rozbite kaktusy zdobywamy skill point dla osób ciekawskich. Tak więc, no jest ciekawie. Kiedyś udało mi się bez tej piłki trafić te wszystkie latające... tych latających głupków. O! Patrzcie, skill pointa jeszcze wyrwałem za to, że go tak, kurde, pocisnąłem. Przynajmniej teraz wiecie, jak ten... jak wygląda, jak brzmi dźwięk skill pointa, nie? Taki śmieszny dźwięk w sumie jest. O, i kość spadła, super. Jeszcze tylko 3 kości i będziemy mieli ogarnięte wszystko. Tak więc, żyć nie umierać. A, i przy okazji to jest kaktus do ogarnięcia i będziemy mieli kolejny skill point. ...46 życie, no kurde. Żyć nie umierać, naprawdę. Strasznie szybko schodzi ten power up. 47 życie, no nie, no kurde, my to jesteśmy, kurde, ten. My to żyćka zbieramy ładnie. To nie było ładne. To było bardzo brzydkie. Zanim pociśniemy tamtego jegomościa, no to warto byłoby jeszcze zobaczyć, gdzie jest ta waza ze znakiem zapytania. A jest ona tutaj. Dobra, teraz ona będzie jeszcze chyba jedno albo dwa podejścia i będziemy mieli, kurde, dodatkowe... Znaczy, dodatkowe pozostałe klejnoty, chciałem powiedzieć. No i na samym początku poziomu jest. Przy tych kościanych schodach. Dobrze jest, elegancko. The
Thank you, Spyro. Now I can put my friend back together. Please, take this as a token of my appreciation. A fairy left it with me a little while ago. Nawet ten cały Uga zna imię Spyro. Ja pierniczę, ale wstyd. Czemu gospodarz poziomu do nas smoku mówi? Kurde, za dzieciaka bardzo lubiłem te animacje. W sumie do dzisiaj lubię. Bardzo taka urocza, bym powiedział. Excellent! You made it through the Badlands! I knew I'd win that bet. My cousin Gronk is a fool to bet against a dragon. Take this talisman for helping me out. No! Talizman Skellos Badlands też jest ładny. Taka złota kość. Bardzo ładnie to się prezentuje. No dobra, uciekamy stąd. Nic tu po nas.